Kochani, dzisiaj jest ładny dzień i zapowiada się kilka pięknych dni bez deszczu i bez wiatru. Dlatego dzisiaj zadbamy o drzewka. Rozpoczniemy w zasadzie serię oprysków naturalnych, które będziemy powtarzać co 2 tygodnie. Taki oprysk możemy przygotować z oleju lnianego, z oleju parafinowego lub też z olejku nim, dodając litr oleju na 10 litrów wody i do tego mydło potasowe, ale my mamy baniak mniejszy, to jest baniak 5-litrowy, więc 0,5 litra oleju. Ten oprysk powtarza się co 2 tygodnie, ponieważ jest to taki oprysk profilaktyczny. Wszystkie przetrwalniki szkodników, czy to jaja, czy to larwy, one są tam poukrywane w różnych zakamarkach, pod korą, w jakichś tam takich w cudzysłowie norkach. I olej ma za zadanie odciąć dopływ powietrza w momencie, kiedy one by się wybudziły. Mają różne terminy powracania do aktywności, dlatego też właśnie aż do kwietnia, czyli do momentu, w którym nie zaczną pojawiać się listki na drzewach, będziemy powtarzać te opryski co 2 tygodnie i wtedy któryś z tych oprysków utrudni życie szkodnikom lub też je wyeliminuje. Ja zrobię taką mieszankę, ponieważ mam takie resztki w zasadzie olejków. Olejek nim ten był w garażu, więc lekko zastygł, mimo tego, że jest emulgatorem, więc trzeba go po prostu było potrzymać chwilkę w butelce w ciepłej wodzie. I tu mam olej parafinowy, to zmieszamy, żeby pozbyć się tych resztek, nie trzymać tego w butelkach. No i to będzie za mało, więc trzeba będzie dodać trochę oleju lnianego. Może być oczywiście tylko jeden rodzaj oleju. I też będzie dobrze. O. I mamy łącznie 0,5 litra oleju. Od razu dodamy mydła potasowego. My dodajemy potasowego, może być takie mydło z 5 łyżek. No, 5 łyżek byłoby na 10 litrów, czyli 2-3 łyżki. Dzięki temu, że dodajemy mydło czy jakiś płyn do naczyń, to wtedy to przyczepia się do cała ta mikstura, do drzewka i dopełniamy wodą. I to będzie zadanie Krzysia, bo moim zadaniem będzie dzisiaj pobielenie drzewek. I kochani, poprzednio mieliśmy 3 duże jabłonki stare, 1 brzoskwinię staruszkę i kilka młodych drzewek. A teraz tutaj można powiedzieć, że to jest taki mini sad. Na szczęście te drzewka wszystkie są niskie. Pewnie mają z 15 lat. Nie wiem, czy były bielone przez ostatnie lata, czy były opryskiwane. Nie wiemy też, co to są za drzewka, bo nie umiemy rozpoznać rodzaju drzewka, gdy nie ma jeszcze listków. Więc to będzie też dla nas pewnego rodzaju niespodzianka. Przyznam się wam szczerze, że jak widzę kogoś z takim urządzeniem, to mam na to alergię, a sam teraz używam. Natomiast w poprzednim miejscu mieliśmy po sąsiedzku ludzi, którzy cały czas chemię używali, jak tylko widziałem właśnie sąsiada z takim opryskiem, to aż mnie trzęsło. Mhm.
No ale dobrze. Oni nie tylko rośliny opryskiwali, ale też i kostkę. I kostkę, wszystko. Chodnik. Te, pewnie i roundupem i to. A. Kochanie, czeka cię tutaj trochę pracy. Dzisiaj i oprysk, i bielenie. Najpierw oprysk. A dopiero na to pójdzie na pnie czy grubsze konary wapno. Ale takim właśnie bezpiecznym opryskiem z olejków możemy opryskiwać nie tylko drzewka owocowe czy krzewy, ale wszystkie drzewka, które mamy, także iglaki. Krzyś mówi, że faktycznie drzewek jest sporo. Ja się pytam, czy wystarczy 5 litrów. Ty mówisz, kochanie, że spokojnie wystarczy, ale no, ty masz już pół baniaka. Obawiam się, że nie starczy. No właśnie. Trzeba będzie dorobić. Na szczęście olejków mamy duży zapas. I takie opryski rozpoczynamy pod koniec stycznia czy na początku lutego. I tak jak mówiłam, powtarzamy co 2 tygodnie. A wyobrażasz sobie, ile z tego będzie octu? A ile nasuszymy jabłek na herbatkę twoją? No właśnie. Tu się nic nie zmarnuje. Widać, że tutaj tych drzewek miało być o wiele, wiele więcej, tylko się nie wszystkie przyjęły. Ale wiesz co, wyglądają te drzewka w dobrej formie mimo wszystko. Nie mają takich pousychanych gałązek ze śladami jakichś chorób. Kochani, ostatni termin, żeby rozpocząć bielenie drzewek, czyli właśnie to jest przełom lutego i marca. Stycznia i lutego. Teraz mamy koniec stycznia. Widać, że drzewka mają dosyć mocno uszkodzoną korę, więc trzeba będzie przygotować dla nich lepiszcze i pokleić korę. Może to są właśnie te rany mrozowe, bo po to bielimy drzewka, żeby ochronić je przed tymi zwodniczymi, ciepłymi temperaturami, które mogą być właśnie już w lutym czy w marcu. I wtedy w drzewku zaczyna krążyć jego krew, te życiodajne soki. A potem nagle w nocy przychodzi wielki mróz i dochodzi właśnie do takich ran, do takich pęknięć. Tu jest bardzo dużo ran. Trochę ci zejdzie z tym tak bieleniem, bo naliczyłem ponad 30 drzewek. No widzisz, no nie, tak. Nie licząc oczywiście tych orzechów. Leszczyny? Leszczyny, tak. Mhm. Tak. No ale wszystkie te drzewka owocowe wymagają pobielenia wapnem. Można dodać odrobinę gliny, nie gliny, tak, gliny, krowieńca, mąki ostatecznie, żeby to się lepiej trzymało. Gdyby zostało zmyte przez deszcz, to trzeba będzie poprawić, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, że bielenie ono nie chroni przed szkodnikami, ale chroni przed zwierzętami, bo takiego pobielonego drzewka nie będą obgryzały sarny, zające,
jelenie. Myślę, że nie bez powodu tutaj wszystkie ogrody są otoczone właśnie takim betonowym płotem. Że to sąsiedztwo lasu może zachęcać zwierzęta, żeby tu przychodzić. A przez takie ogrodzenie się nie przedrą. I to będzie pięknie wyglądać, jak wszystkie drzewka będą pomalowane. No to ja myślę, że mi to zajmie, kochanie, z 2 godziny. No, co najmniej. Dobrze. Z wielką przyjemnością. No i Małgosia dała radę. Już no jeszcze kilka drzewek. Jeszcze kilka drzewek jestem. Ale większość już jest pomalowanych. Jestem też do prania. Ale opryskiwanie i bielenie tych drzewek pokazuje, że jednak nie są w takim dobrym stanie. Jest bardzo dużo ubytków w korze, więc na pewno trzeba będzie zastosować lepiszcze. I każde drzewko obserwować, jak się zachowuje, jak będzie owocowało. Bardzo różnie wyglądają. Niektóre w ogóle są takimi mikruskami, niektóre rosną tak jak te właśnie ponachylane, więc trzeba tu robić mnóstwo figur różnego rodzaju, żeby dotrzeć do tego. No ale przynajmniej będą pobielone. Może w przyszłym roku, bo ja osobiście wolę chochoły zamiast bielenia. Bielone drzewka bardzo ładnie wyglądają, natomiast tutaj ciężko byłoby założyć chochoły, bo one mają mnóstwo gałązek już prawie że od ziemi. Chochoł może być słomiany, chochoł może być z worka jutowego zrobiony, no ale na razie to bielenie. I też tak jak słońce tutaj już zauważyliśmy, operuje, tu jest strona południowa, to od tej strony właśnie jest najwięcej tych ubytków w korze, więc to pewnie są te rany mrozowe. I taka gimnastyka. Wydawało się, że po prostu człowiek pójdzie, pach, pach, wielki pień pomaluje, ale nie, trzeba było się powyginać, porozciągać, więc dodatkowo jeszcze mamy ćwiczenia. Widzę, że Nutka tak. Wyszła za tobą, tak? Tak. To znaczy, że są drzwi otwarte. Tak. To znaczy, że koty wejdą do nas obce. Mogą. Ale Nucie miło tu widzieć. Ale muszę przyznać, że teraz dzięki temu, tym opryskom, zobaczyłem, ile mamy tutaj różnych drzew, krzaków, ozdobnych również. I trochę wzięło mnie przerażenie, czy my rzeczywiście damy radę ogarnąć to wszystko. No, zobaczymy. Ja myślę, że damy radę. Wtedy mieliśmy 2 działki, a teraz jest jedna większa. No, to jest jedna duża działka. Naprawdę tych krzewów, tego wszystkiego jest bardzo, bardzo dużo. I jeszcze czego jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo dziur i różnego rodzaju nor. Także to nie są tylko tutaj nornice, ale tu muszą być też różne inne zwierzęta. I to może być wyzwanie, bo są po prostu ogromne, duże dziury. Widać, że jest z jednej strony wejście do nory, z drugiej strony wyjście, więc jeszcze to będziemy musieli ogarnąć.